Wielkiego, dobrego, skończącym się roku, który podobno jest stary. W związku z tym, zanim podejmiesz postanowienia noworoczne, których i tak nie będziesz spełniać z różnych powodów, życzę ci lub odwrotnie, chcę ci powiedzieć, chcę ci przekazać pewną maleńką tajemnicę, że postanowienia noworoczne mają zupełnie różne działanie niż tobie się wydaje. I dlatego, jeżeli chcesz osiągnąć coś nowego w przyszłym roku, to nie postanawiaj tego. Zrób coś przeciwnego. Postanów, że osiągniesz 1/3. No, 30% tego, co postanowiłeś sobie postanowić. Czyli plany mają sens nie wtedy, kiedy są napięte, tylko wtedy, kiedy możesz je przekroczyć o 200%. I to są właściwe plany, kiedy możesz zakończyć rok z takim radosnym okrzykiem: nie dość, że wykonałem swój plan, tego przekroczyłem o 200%. I to niech będzie twój plan noworoczny w nadchodzącym roku. Przekrocz swój plan co najmniej 2-krotnie.